Cześć, mam na imię Piotr, pracuję w Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej. Na dzisiejszych warsztatach chciałbym Wam pokazać, jak zrobić karmnik dla ptaków. Do wykonania karmnika potrzebujemy dwie puste butelki, podstawkę, obciążnik, cztery patyczki o długości mniej więcej 20 cm, nożyk i oczywiście najważniejszy składnik, ziarno do wsypania do naszego karmnika, no i klej na gorąco, którym posklejamy nasze elementy. Pracę przy naszym karmniku rozpoczynamy od przycięcia butelek. W jednej butelce odcinamy dno, a w drugiej szyjkę. Używamy do tego nożyka. Jedna butelka już gotowa. W drugiej przycinamy szyjkę. W kolejnym etapie budowy naszego karmnika będziemy wykorzystywali tylko dwie części, dwie szyjki. Składamy je w całość. Po złożeniu dwóch szyjek podklejamy je klejem na gorąco. Następnie przyklejamy wcześniej przygotowane nóżki, tak aby wystawały centymetr ponad szyjkę. Przyklejamy je klejem na gorąco. W następnym etapie budowy naszego karmnika przyklejamy obciążnik do naszej podstawki. Następnie przyklejamy nasz karmnik do podstawki, używając kleju na gorąco. Żeby nasz karmnik wyglądał estetycznie, możemy zamaskować klej wstążką. Nakładamy jeszcze trochę kleju i przyklejamy naszą wstążkę. Gdy nasz karmnik jest już gotowy, pozostało nam wsypać ziarna. Do wsypania ziarenek możemy użyć kartki. Będzie nam łatwiej wsypać ziarna. Wkładamy kartkę do kartki i powoli wsypujemy ziarna. Tak wykonany karmnik możemy postawić na tarasie albo na balkonie. Zapraszamy na kolejne warsztaty. Thank you.